Stadion Ruchu Chorzów zamknięty. Na razie nie wiadomo na jak długo, bo decyzją powiatowego inspektora nadzoru budowlanego konieczna jest wymiana wieży oświetleniowej, której podstawa o średnicy 4 metrów pękła od wewnątrz na długości połowy. Wieża w takim stanie technicznym z uwagi na swoje duże rozmiary może stanowić realne zagrożenie dla bezpieczeństwa odwiedzających stadion, stąd decyzja o jego tymczasowym wyłączeniu z użytku. Takie ekspertyzy czy badania techniczne przeprowadzane są regularnie od 2021 roku. W poprzednich latach, przed 2021, również były przeprowadzane. De facto od 2011 roku wieże są szczegółowo badane. Ostatnia ekspertyza, która do nas dotarła w piątek, to był bodajże 13 stycznia, została wykonana pod koniec roku, badania zostały wykonane pod koniec roku 2022 i wykazały w wieży numer 2 pęknięcie u podstawy słupa oświetleniowego. Nadzór budowlany dał nam czas 2 tygodnie na usunięcie tej wieży, więc musimy się w tym czasie zmieścić. Już trwają prace na temat usunięcia tej wieży. W pierwszym etapie konieczne będzie usunięcie reflektorów z wieży i zabezpieczenie ich. Dopiero później będzie można zdemontować sam maszt. Wieża mierząca 48 metrów stwarza na tyle duże zagrożenie, że poza samym stadionem zamknięty został również klubowy sklep, czyli strefa kibiców. Pod znakiem zapytania stoją więc rozgrywki w rundzie wiosennej, z których pierwszy mecz zaplanowano na 11 lutego. Demontaż masztu koliduje z wymogami licencyjnymi, dlatego też klub już szuka alternatywnego rozwiązania. Musimy być gotowi na wszystko. Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu chciałby postawić tymczasowy maszt w to miejsce, tak żeby ten stadion był odpowiednio doświetlony i spełniał wymogi licencyjne, tak żebyśmy mogli tutaj zagrać. Natomiast trudno jeszcze dzisiaj już ocenić, w jakim czasie jest to możliwe do postawienia, ile to będzie kosztować, czy będzie potrzebny przetarg, czy nie, na wykonanie tego tymczasowego masztu. Oczywiście mamy jakąś cichą nadzieję, że się to uda, natomiast patrząc też realnie musimy być gotowi na to, że będziemy musieli zagrać na innym obiekcie i takie poszukiwania zastępczego stadionu już trwają. W budżecie miasta już w zeszłym roku zostały zabezpieczone środki na rok 2023 na opracowanie planu i koncepcji wymiany oświetlenia stadionowego. To prawdopodobnie przyspieszy proces modernizacji.